kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sylwia Testuje, a dzisiaj zapraszam Was na wielki unboxing nowych Kinder Joy. Tylko za chwilę będziemy musieli iść je kupić do sklepu. Pamiętacie jajka Kinder Joy, a w nich figurki Funko, na przykład z Harry'ego Pottera albo z DC? Otóż, jak widzicie, pojawiła się teraz zupełnie nowa seria figurek, a mianowicie jest to Jurassic World, czyli dinozaury. Możemy zbierać figurki oraz różnego rodzaju gadżety z dinozaurami. Wyglądają super. Są figurki świecące w ciemności, są takie przepiękne dinozaury. O rany. No i my dzisiaj sobie otworzymy właśnie takie Kinder Joy. No i skorzystam z małej okazji, ponieważ aktualnie w sklepach Biedronka jest promocja. Dwa jajka plus jedno gratis, więc idziemy zapolować na Kinder Joy. No a wy oczywiście chodźcie razem ze mną, zabieram kamerę i idziemy na zakupy, a później robimy unboxing. Jak zwykle daleko nie muszę iść, bo idę do Biedronki, która dosłownie jest pod moim blokiem, a teraz niech każdy z Was zostawi kciuka do góry, żeby udało mi się znaleźć tę promocję. Koszyk zabrany. No i jest pierwsza promocja. 2 plus 1 gratis, tylko że to są na Kinder niespodzianki. Na takie zwykłe z psiego patrolu, ale nie tego szukamy. Są oczywiście maskotki z gangu produkciaków, ale nie, nie, nie. To nie dzisiaj, to w zupełnie innym odcinku. Oczywiście śledźcie wszystkie filmiki na moim kanale. No i mamy to. Ej, faktycznie jest tego mnóstwo! Kinder Joy, wielkie pudełko, są pokazane dinozaury, jest promocja, 2 plus 1 gratis, no i dzisiaj jak to kupuję, to jest chyba ostatni albo przedostatni dzień tej promocji. O, tutaj jedno Kinder gdzieś się zapodziało, tamto to był Kinder Joy Harry Potter, a ja biorę cały taki jeden poziom, tutaj są 24 jajeczka, no i chyba zapłacę tylko za 2/3 z nich, 1/3 będzie darmowa, wkładam je do koszyczka, no i trzymajcie teraz kciuki, aby ta promocja działała. Jajeczka lądują już tutaj na kasie, na tej takiej platformie, a ja Wam mogę powiedzieć, że promocja zadziałała, mam już moje jajeczka i wracamy do domu robić wielki, wielki unboxing w poszukiwaniu dinozaurów. A oto one, 24 jajka Kinder Joy. O wow, jak ja uwielbiam je otwierać. Dajcie znać, czy jesteście tak jak ja fanami Kinder Joy, czy też może bardziej wolicie zwykłe Kinder niespodzianki. Dzisiaj na pewno sobie otworzymy ich tutaj przynajmniej 12 w poszukiwaniu najlepszych dinozaurów. Szczególnie podoba mi się tutaj ten dino taki niebieski. Jak widzicie, jest to nowa kolekcja. Chociaż myślę, że te niespodzianki nie będą tak fajne jak te ze świata Harry'ego Pottera. I jeżeli spodoba Wam się ten unboxing, to specjalnie pojadę gdzieś do Juraparku albo do Dinoparku i wśród gigantycznych dinozaurów zrobię Wam kolejny unboxing. Ale to tylko wtedy, gdy zostawicie kciuki do góry i gdy będzie dużo wyświetleń. Nie ma co tutaj długo się zastanawiać, bierzemy sobie pierwsze jajko, tylko pytanie brzmi, czy tutaj również, jak w przypadku Harry'ego Pottera i tych poprzednich serii, również działają te kody, bo nie mam pojęcia. I ja mam jajko z kodem G1, więc sprawdźmy, co my tutaj mamy. Od razu sięgam sobie po niespodziankę, kogo będę miała jako pierwszego. Uwielbiam Park Jurajski i tę starą trylogię, i tę nową, a tutaj mamy dinozaura. Wow, jak fajnie wygląda! Dinozaur w kolorze takim zielono-niebieskim. Cała seria składa się tylko i wyłącznie z 6 takich podstawowych figurek. Z tego co widzę, to dodatkowo mamy tutaj jeszcze jakąś aplikację, aby zeskanować daną figurkę, ale jeżeli to jest tylko 6 figurek, no to Wam powiem szczerze, że trochę słabo. Mam już tutaj mojego dinozaura, nie mam pojęcia jak on się nazywa, ale wygląda w ten oto sposób i powiem Wam szczerze, że te figurki bardzo słabo przypominają figurki Funko. No bo figurki Funko bardziej nam się kojarzą z takimi tradycyjnymi figurkami i z takimi nieco większymi głowami. Nie byłabym sobą, gdybym nie przetestowała czekoladę. Zresztą, co tutaj testować? Kinder Joy jest przepyszne, idealne, kremowe, czekoladowe i chrupiące, szczególnie te kulki. Skoro mamy tylko 6 figurek, to może mi się uda dzisiaj skolekcjonować je wszystkie. Bierzemy kolejne jajko, robimy zatem unboxing, no i sprawdzamy, cóż my tutaj mamy. Jest figurka! Ej, zobaczcie na to! Ona jest w bardzo podobnym kolorze jak tamta, tylko że mamy tutaj zupełnie innego dinozaura. No i to jest taka dodatkowa figurka, którą możemy traktować jako jakiś gadżet. Wystarczy, że to ze sobą złączymy i to jest figurka, którą możemy założyć na przykład na ołówek albo na długopis. Taki mały, słodki dinozaur. Jajko numer 3. Otwieramy i
sprawdzamy. Oby nie było powtórki, oby nie było powtórki. Nie ma powtórki. Mamy coś pomarańczowego, okej. To jest dosyć spora figurka. Wystarczy, że po prostu ją złożymy ze sobą i jest to taki pomarańczowy dinozaur i on może nam posłużyć jako stojak do telefonu albo nawet i do iPada, czyli jest to taki dodatkowy gadżet. Lecimy po kolejne jajko. Zapomniałam sprawdzać kody. Może potem będziemy sprawdzać. 26G1 jest tutaj. Mamy 19G1. Tutaj mamy 24G1. Wiecie, jeśli chodziło o Harry'ego Pottera, no to było totalne szaleństwo. Każdy chciał zapolować na unikatową figurkę. No i sprawdzało się te kody, ale jak będzie tutaj? Dobra, udało się. Mamy inną figurkę. Ona jest fioletowo, niebiesko, różowo, zielona. Specjalnie poszłam po jakąś kredkę, czy też po ołówek, aby Wam pokazać, o co chodzi. O właśnie o to, że tego dinozaura możecie w ten sposób sobie nałożyć, chociaż on powinien bardziej tutaj sztywno być, żeby nie spadał. Tutaj jest ten fioletowy. No a tutaj jest jeszcze ten zielony. No i teraz wyglądają naprawdę ekstra. Kolejne jajko z kodem G1. Oby tylko nie było żadnej powtórki. Czekoladkę sobie odkładamy. A tutaj co my mamy? Od razu po kolorze zobaczymy. Dobra, ej! Czy to jest ten świecący w ciemności? Ej, wygląda czadowo! Jest taki na pół przeźroczysty. Ale przepięknie się prezentuje. Dodatkowo do każdego dino mamy jeszcze taki sznureczek. To jest dino, chyba ten taki z tych mięsożerców, T-Rex, tyranozaur. Wygląda przepięknie, to jest zdecydowanie najpiękniejsza figurka chyba z całej kolekcji. I faktycznie on wygląda, jakby miał świecić w ciemności. Pewnie to działa na bazie takiej fluorescencyjnej. Chodzi o to, żeby po prostu go naświetlić, a wówczas on w nocy będzie świecić. Ale musicie przyznać, że wygląda trochę przerażająco, szczególnie te jego oczy i takie wielkie zęby. Czy ja powinnam szukać jajek z kodem G1? Zobaczmy, tu mamy S1, S1, tutaj mamy S1A, tutaj szukamy, dobra, mamy G1. Czy wówczas tutaj będzie figurka, ta taka z całej serii, czy te dodatkowe gadżety? Sprawdzamy. Oby nie powtórka, oby nie powtórka. Chyba nie. Coś takiego fioletowego. Nie jestem pewna. Musimy go najpierw złożyć. To jest bardzo proste. Tak on się prezentuje. Jest cały fioletowy. Ma przepiękne takie pomarańczowe oko. No i przyznam szczerze, że coraz bardziej zaczynają mi się podobać te figurki dinozaurów. Kolejne jajko z kodem G1, a ten drugi kod to jest 22G1. Nie wiem, czy coś Wam to da, ale niektóre kody będę Wam po prostu pokazywać. Oby tylko nie było powtórki, oby nie było. Sprawdzamy. O, słuchajcie, mamy dinozaura, to jest powtórka, tego świecącego w ciemności, ale się trafiło. Słuchajcie, on jest chyba jakiś, nie wiem, ultra rzadki, unikatowy, tak mi się wydaje. Wygląda przepięknie pod kolor mojej sukienki dzisiaj. No dobra, taką powtórkę to ja mogę mieć. Dobra, teraz jajeczko S1A. Sprawdzimy. O, mocno zaklejone, mega mocno. Cóż my tutaj mamy? Mamy coś nowego, ponieważ dino jest cały żółciutki. Tutaj mamy jeszcze jakiś taki element, chyba to jest jakiś grzbiet. Poczekajcie, jak my to musimy złożyć? Podejrzewam, że to najpierw trzeba tutaj nałożyć. No dobra, szybko zerknę tylko sobie na instrukcję. Okej, mocno ze sobą to łączymy, no i udało się. Ten chyba najmniej póki co mi się podoba, jest żółto-pomarańczowy i jakoś tak mało wyraźny ma te oczy. Kolejne jajko, S1A 35G1. Otwieramy. Tutaj po dźwięku nie da się niczego wysłuchać. Oby tylko nie było powtórki, zobaczcie, zobaczcie jaki kolor. No nie, to jest ten świecący w ciemności, ultra rzadki po raz trzeci, no serio. No nie, nie o to mi chodziło. Chciałam zupełnie inne dinozaury. No to jest dokładnie właśnie ten. Znalazłam jeszcze jedno jajko z kodem G1. Może tutaj mi się poszczęści. Jaki kolor, jaki kolor? Żółto-zielony. Poczekajcie, bo te dinozaury troszeczkę podobnie do siebie wyglądają. Czy takiego dinozaura już mam? On ma tutaj w środku jakiś taki fioletowy kolor. Jak go tutaj zrobić? Dobra, ten fioletowy kolor to jest oko. Po prostu ze sobą to łączymy. No i tak to wygląda. Ej, ten podoba mi się mega. Co prawda jest trochę przerażający. Mega ma takie duże zęby. No i to fioletowe oko. Kolejne jajko, kod tym razem S1.
Sprawdzamy sobie, oby to było tutaj coś zupełnie innego. Nie chcę już tego świecącego, już mam trzy takie. A tutaj mamy coś takiego jasno-zielonego. I tutaj mamy trzy elementy. O, słuchajcie, to chyba będzie roślinożerca, ten dinozaur z taką długą szyją. Złożenie go wcale nie było takie łatwe, ale ej, mam swojego ulubieńca. To zdecydowanie jest ten oto maluszek. Znaczy, ja mówię teraz maluszek, ale w rzeczywistości to on był gigantyczny i wygląda mega, mega przesłodko. Sama już nie wiem, ile tych Funko dinozaurów jest w tej kolekcji, bo tutaj na ulotce jest ich pokazanych tylko 6. Dobra, znalazłam zdjęcie ich całej kolekcji i ich jest naprawdę mnóstwo. Otworzyłam już aż 11 jajek, lecimy dalej. Teraz po prostu sobie wylosuję, nie będę sprawdzać kodu. Lecimy z jajkiem numer 12 i z dinozaurem numer 12. Oby nie było powtórki, oby nie było, nie było. Nie ma! Wow, mamy coś takiego, to jest szary dinozaur, szaro-zielony. Ej! To wygląda trochę jak wąż. No dobra, ten dino prezentuje się w ten sposób. Ma taki dziwny kształt, bo ponoć można go tutaj zaczepić o stół, a on w swojej paszczy może trzymać nasz kabel, na przykład od ładowarki, od myszki albo od komputera. Powoli zbliżamy się do końca. To są jedne z ostatnich już jajek, które będę otwierać. Ale póki co jest dobrze, nie ma zbyt dużo powtórek. O nie! No i wykrakałam! Tutaj mamy tego samego dinozaura, co miałam przed chwilą. Powtórka, szary dinozaur, który może być przyczepiony do stołu. S118G1. Dobra, dobra, to nie ta część. Prawie bym wzięła czekoladkę zamiast dinozaura. A tutaj mamy chyba powtórkę. Fioletowo-zielony. Tak, zgadza się, to jest powtórka, to jest ten dinozaur, którego możemy położyć na ołówek, czyli to są te takie dwa fioletowe. Lecimy dalej, nie otworzymy sobie dzisiaj wszystkich jajeczek, część z nich zostawię sobie na shortsy, a jeżeli Wam się spodoba, to na pewno będzie drugi odcinek z Kinder Joy. Po co tutaj sięgnąć? Weźmy sobie tutaj S1. 43G1. Lecimy z unboxingiem. Dobra, żeby nie było powtórki. Ja nie patrzę, zrobimy moją metodę na zamknięte oczy. Wy widzicie pierwsi i wy już wiecie. Czy już mam takiego dino? Teraz ja patrzę. Tak, mam go. Co jest grane? To jest znowu ten taki szary. Następne jajeczko. Kochani, jeżeli będzie tutaj dużo lajków i dużo wyświetleń, to postaram się kupić jeszcze te Kinder Joy i pojechać specjalnie gdzieś do Dino Parku wśród prawdziwych dinozaurów, bo tak się składa, że i w Bydgoszczy mam dinozaury i pod Bydgoszczą i tam sobie wspólnie zrobimy wielki unboxing. Zobaczcie na to. Mam tutaj coś pomarańczowego. Chyba czegoś takiego jeszcze nie mam. Tak, on się prezentuje. Wygląda mega fajnie, chociaż ma tutaj przerażające, tak jakby pióro pusze wokół głowy. Niestety nadszedł ten moment i bierzemy sobie ostatnie jajko, tylko które tutaj wybrać, żeby nie było powtórki? Może zabierzmy to. Ostatnie jajeczko w dzisiejszym odcinku. Ostatni unboxing. No dobra, ja zamykam oczy, nic nie widzę, wy za to widzicie, wy już wiecie. Czy to jest powtórka, czy nie? Czy to jest ten świecący w ciemności? Nie! To jest za to ten taki wysoki zielony. I to jest niestety kolejna powtórka. Unboxing reszty tych jajeczek na pewno zobaczycie jeszcze u mnie na kanale, na pewno zobaczycie to w shortsach, więc koniecznie śledźcie mój kanał, bo tutaj shortsy pojawiają się codziennie. No i filmiki 5 albo 6 razy w tygodniu. Wiecie, to prawie jest takie daily. Nagrywam po prostu codziennie. Oto moja cała kolekcja. Dajcie znać, co o niej sądzicie. Tutaj są te trzy świecące w ciemności. Dwa te takie szaro-zielone, dwa te takie zielone, no i mamy jeszcze te takie dwa na ołówek. Reszta to są niepowtórki i moim numerem jeden to zdecydowanie jest ten tutaj, ten zielony. To jest roślinożerca, no i mega mi się też podoba tutaj ten świecący w ciemności. Muszę go przetestować, porządnie naświetlić, no i oczywiście sprawdzić w nocy. Dzięki wielkie, kochani, że byliście razem ze mną. Koniecznie na dole w komentarzu piszcie mi, jaki chcecie kolejny odcinek. Czy to ma być jakiś unboxing? Czy to mają być jakieś zakupy? Czy mam gdzieś pojechać i coś przetestować? Koniecznie, koniecznie mi to napiszcie. Dzięki wielkie, buziaki dla Was. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, pewnie już jutro. Buziaki, pa, pa!